Zadanie czwarte. Cena brutto zgodnie z informacjami to cena netta, netto plus podatek VAT. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz prawda lub fałsz. Jeżeli cena netto 1 kg jest równa 2,5 zł, a cena brutto jest równa 2,70, to podatek VAT wynosi 8% ceny netto. No, należy w tej chwili tylko i wyłącznie najpierw obliczyć, ile jest tego VAT-u. Tutaj łatwo zauważyć, że to jest 20 groszy, no i zrobić takie dzielenie. 0,2 podzielić na 2,5, czyli to jest ten VAT, nasze 20 groszy to ten VAT i 2,5 zł to cena netto. Doprowadźmy tutaj do mianownika dziesiętnego, no to zróbmy sobie 10. Tu jest w takim razie 4 razy, czyli 0,8 równa się. Znowu zróbmy sobie jeszcze dalszy mianownik dziesiętny, czyli setne. No i wychodzi nam 8 setnych. Jak wiemy z lekcji o procentach, to jest 8%. Czyli jeżeli cena netto 2,50, a brutto do 2,70, to podatek VAT to 8%. Tak jak nam wyszło, zakreślamy prawdę. Jeżeli cena netto podręcznika do matematyki jest równa 22 zł, to cena tej książki z 5% podatkiem VAT wynosi 24. Zaraz obliczymy, ile wynosi. Po prostu trzeba najpierw obliczyć ten VAT. 22 zł razy 0,05, tak, to jest nasze inaczej 5%. 22 razy 0,05 równa się, jeżeli nie umiemy tak obliczyć w pierwszy od razu, no to zapiszmy to w postaci ułamka. 5 setnych, już będzie łatwiej. Skróćmy sobie 5 z setką. To jest odpowiednio tutaj 1, tu jest 20, czyli 22 razy 1,20. Możemy znów skrócić, powiedzmy przez, no powiedzmy po prostu przez 2. To jest 11 dziesiątych, czyli 1,1, czyli nasz VAT wyszedł 1,1 zł, zatem 22 plus 1,1 to jest 23,1, a tu wyszło 24,1, zatem w tym wypadku jest to fałsz.